Program wolontariatu IT4She to jest działanie mające na celu zainspirowanie tysiąca dzieciaków w Polsce do tego, aby interesowały się studiami technicznymi, ścisłymi, nowymi technologiami. 50 świetnych studentek informatyki pojechało w to lato do Polski, do różnych małych miejscowości, do wsi i tam przez tydzień za darmo uczyły dzieciaki programowania, robotyki, druków 3D i starały się im pokazać, otworzyć nowe horyzonty technologiczne. Na początku, w pierwszy dzień, miałyśmy okazję zapoznać się z dziećmi, przekazać im ideę i powiedzieć przy okazji, czym jest internet za pomocą ciekawych gier. Robiliśmy sygnalizację świetną, przejście dla pieszych. Zbudowaliśmy robota. Myślę, że zajęcia z drukarki 3D tak naprawdę przysporzyły największych emocji. Kiedy dzieci się zgromadziły tuż przy naszej drukarce, one były wpatrzone w to jak w obrazy, dlatego że większość z nich widziała to dopiero po raz pierwszy. Te zajęcia bardzo pobudzają kreatywność, pokazują im, jak można myśleć przestrzennie i jak to, co sobie wyobrażamy, możemy przelać na kawałek plastiku i to pokazać. To sprawiło, że te dzieci naprawdę będą szukać kolejnych, dalszych, nowych technologii. Drukarkę 3D. Bardzo fajne rzeczy z tego można zrobić. Polecam. Kolejny dzień był przeznaczony na płytki Arduino przygotowane specjalnie dla dzieci, które jeszcze nie są dostępne na rynku, a dzięki tym warsztatom dzieci miały już okazję bawić się nimi i poznawać tajniki programowania. Dzisiaj programowałem programy. Co nas najbardziej zaskoczyło, to ich kreatywność. Tak one patrzą poza pudełko.